tak, znaczy... Ja będę pytał, jak rolę aktora spełniam. Aktora, tak, a nie? A to wymawy będzie. Umujesz nas mimiką? No nie, no nie, no. Okej, okay, o ten. Jaskudne. Co to jest cnota? To jest jakaś też wartość. No jeszcze jeden, jak było... co to jest cnota? To bardziej intymne pytanie. Minutkę. Jedno pytanie. Nie zostałem. Bardzo proste pytanie będzie. Czym jest dla ciebie cnota? Cnota jest dla mnie czymś, no nie wiem, wydaje mi się, no według mnie cnota jest cechą, którą kiedy widzi się osobę, jak ona się zachowuje, można, jeżeli ta osoba jest cnotliwa, znaczy, że jest godna, nie wiem, zaufania, jest czysta, jest... Czyli to nie tylko się odnosi do spraw fizycznych, tak? Na pewno nie tylko fizyczne, no bo wiadomo, że cnotę każdy ma, a później ją traci, bądź nie. Możemy robić właśnie bardzo szlachetnie, bardzo fajnie. Cnotliwie, tak postępować cnotliwie to nie tylko właśnie z wiernością, to może być z prawdą życiową. No to czyli człowiek, człowiek cnotliwy to jaki człowiek? No, to na pewno człowiek prawy. A słowo cnota? Cnota?